Siemanko w kolejnym odcinku Kariery Sunderlandu na moim kanale. Nie zapomnijcie stawiać łapki w górę, subskrypcji, jeśli podobają Wam się moje materiały, zapraszam na Discorda, Instagrama, no i do ankiety na karcie społeczności. A dzisiaj rozpoczynamy odcinek o rewanżowego spotkaniu z Atletico Madryt. W tym odcinku bardzo ważne spotkanie, które będzie pod koniec. Mecz, który może zadecydować o mistrzostwie Premier League, ale skupmy się najpierw na rewanżowym meczu. W pierwszym meczu na naszym stadionie było 2-2. Na szczęście nie ma już tej głupiej zasady gola na wyjeździe, więc tak naprawdę wszystko się może zdarzyć w tym rewanżu na Wanda Metropolitano. Mam nadzieję, że to my wyjdziemy z niego zwycięsko. Lecimy. 30 minuta, pierwsza akcja. Valverde podaje do Felixa. João Felix strzela. Poprzeczka nas ratuje przed stratą gola, ale piłkę ma Saka. Dożytkowanie w pole karne i było blisko, by Paredes strzelił gola. Ale na szczęście nie, tu był jeszcze faul. Więc tyle. Tuan Zebe podaje do Modera. Moder do Noah Langa. A Lang strzela kapitalną bramkę. Prowadzimy w 34 minucie z Atletico Madryt po trafieniu holenderskiego skrzydłowego. Więc wychodzimy na prowadzenie na ciężkim terenie. Oby tak dalej, ale akcja Atletico pod koniec pierwszej połowy. Paredes podaje do Saki, ale to jednak piłka ma Nunes. Dośrodkowanie w pole karne. Złe wybicie naszego obrońcy i strzał Saki, który Gavin Bazunu powinien obronić. Ale niestety Anglik wyrównuje stan rywalizacji przed przerwą. W drugiej połowie od początku ruszyliśmy na Atletico. Noah Lang. Lang biega w pole karne. Lang, Ben Breton i 2-1. Dopiero to rozpoczęła się druga połowa spotkania, a Ben Breton strzela bramkę. 2-1. Chwilę później Cole Palmer, kolejna akcja, prawa strona boiska, podaje do Nila. Neal podaje do Moleiro. Moleiro do Bena Bretona, ale ten strzał zakończył się golem. Myślałem, że tu Oblak to obroni, ale nie. I Ben Breton strzela gola 3-1 i jesteśmy coraz bliżej awansu do ćwierćfinału Champions League. Ale Atletico oczywiście nie będzie rezygnować na swoim stadionie. João Felix odpalił petardę. Gavin Bazuno tym razem no nie mógł nic zrobić. I jest 2-3, bramka kontaktowa naszych rywali. No i robi się trochę niebezpiecznie, bo tylko jedna bramka przewagi. Kolejna akcja, Saka do Felixa, tem do Valverde, strzał zablokowany, João Felix, Valverde. No i tutaj Gavin Bazunu, fatalne wybicie i niestety 3-3. Bazunu popełnia drugi błąd w tym meczu i mamy remis. Końcówka tego spotkania, kolejna akcja Atletico. Jest bardzo niebezpiecznie, doczekowanie w pole karne. Bazunu, świetna interwencja, Doyle, Moder, wybijmy to, Westberts, mamy jeszcze minutę. Waliczyk, co zrobi? Górne podanie do Liama Delapa. Delap wygrywa pojedynek z Carvajalem. Delap w polu karnym. Liam Delap. 93. minuta spotkania. Strzela gola na awans do ćwierćfinału Champions League. Niesamowity roller coaster w tym meczu. Naprawdę niebywałe spotkanie. Liam Delap. 93. minuta. 3-4. Sunderland. Ćwierćfinale Champions League. Zobaczmy, tutaj wygrał z Carvajalem. Nie dał Hiszpanowi żadnych szans i na spokojnie pokonał Oblaka. Ale tutaj chciałem naprawdę fajnie przymierzyć, dobrze uderzyć. No i udało się, mamy to. Co za mecz. Wygrywaliśmy 3-1, 3-3. I wygrywamy 4-3 na wyjeździe. Liam Delap, naszym bohaterem, bohaterem Sunderlandu. Mamy awans do dalszej fazy pucharowej. The Champions. Nic tylko się cieszyć, bo to było naprawdę ciężkie spotkanie w Madrycie. Może spełnimy swoje jakieś piękną historię, może napiszemy w historii Sunderlandu. Kolejne spotkanie ligowe symuluje Southampton. Wygrywamy po dwóch bramkach Noah Langi, więc Noah Lang nadal jest w wybitnej formie. Nadal pokazuje, że warto było wyłożyć na niego te ponad 60 milionów funtów. Kolejne spotkanie derbowe z Newcastle na wyjeździe. Symulujemy. No i 1-0. Tuan Zebe, no proszę, obrońca, daje nam zwycięstwo w tym meczu. Ciężkie spotkanie widać, ale derbowe fajnie wygrać. A my lecimy dalej do kolejnego spotkania z Arsenalem. 0-0. Więc kolejny remis. Nie było wcześniej remisów, co ja gadam. Remisujemy. No cóż, teraz się remisuje. Kolejny mecz przed nami. Liga Mistrzów, ćwierćfinał. Stadium of Light, Sunderland kontra Inter Mediolan.
kolejny ciekawy rywal na naszej drodze po zwycięstwo w Champions League. To by była piękna historia, jakbyśmy wygrali tą Ligę Mistrzów, jeszcze Ligę. No potrójnej korony nie będzie, bo FA Cup odpadliśmy, ale jakbyśmy zdobyli podwójną koronę, to było piękne zakończenie tej serii, naprawdę. Byłoby piękne i fajnie było tak ją zakończyć, bo fajna seria, trochę przedłużona, ale taka FIFA. Taka FIFA, taki mój tryb nagraniowy, ale FIFA 23, tak jak już pisałem, jedna seria w jednym czasie będzie prowadzona i kariera zawodnikiem, czy coś więcej, oczywiście zobaczymy, a my wyprowadzamy, sędzia wyprowadza obie jedenastki na stadion, mamy nadzieję wygrać. Moleiro podaje do Bena Bretona, prawa strona boiska, Chiliczyk, Ben Breton w polu karnym, Breton, podanie zablokowane, podał jeszcze raz Moleiro i co tu się stało, że ta piłka jednak wpadła do bramki, nie mam pojęcia, ale Alberto Moreira, strzela gola na 1-0, kapitalny strzał, naprawdę piękny bramka. Kolejna akcja, Alberto Moleiro bardzo wysoko. Sorry za ten telefon, jak zwykle nie wyciszyłem, ale akcja kontynuujemy. Moleiro, Lang 2-0. Prowadzimy z Interem po 24 minutach. Kapitalne rozpoczęcie tego dwumeczu. Sorry jeszcze raz za ten telefon, muszę wyciszać, zresztą zapominam. Kolejna akcja, tym razem Interu. Florian Firth podaje do Harvey Barnesa. No ciekawy duet piłkarzy. Firth strzela 2-1. No Bazunu nie jest dziwnym bramkarzem, wam powiem. Naprawdę dziwny bramkarz, ale... No co, 2-1, ale bardzo brzydkie te stroje Interu, nie lubię Interu w tych strojach. Oczywiście, bo jestem fanem Interu, jeśli chodzi o ligę włoską. Kolejna akcja, Cole Palmer. Piękne uderzenie. Onana nie broni, Onana. Cole Palmer, 3-1, prowadzimy pewnie z Interem w pierwszej części spotkania. No zapowiada się na łatwą wygraną. Jeszcze końcówka pierwszej połowy, dośrodkowanie, Tielemans. No proszę, Tielemans, tutaj wybijamy piłkę, Bastoni. Strzał zablokowany, małe zamieszanie, Wirtz, no ale Gavin, Wirtza lubię, Bayer Leverkusen to mają ulubione drużyna z Niemiec, tak, to takie tam off-topiki. Druga połowa, Ben Breton, wchodzi w pole karne, strzela, bramkarz broni, strzela jeszcze raz, no nie wiem jak to nie wpadło, no masakra, to była dziwna sytuacja ogólnie. Nadal 3-1, Liam Delap do Wesa Berca, no Berca też nasza legenda tej kariery, no tyle on goli strzelił, tyle asyst, tyle rajdów, podaje do Liama Delapa i wygrywałem 4-1. Kapitalny mecz, myślę, że jesteśmy bardzo blisko awansu do następnej fazy Champions. Czas wrócić na angielskie boiska, gramy mecz z Chelsea, który może zadecydować o mistrzostwie, jeśli wygramy to... Mamy coraz bliżej mistrzostwo, jeśli przegramy, no to sytuacja robi się ciekawa, bo wtedy Chelsea będzie liderem. Gol na 1-0, niestety to strzelił Niehaus, no proszę. Przegrywamy po golu Niemca, a my lecimy dalej. Ben Breton, podaje do Moleiro, Jacob Moder, 1-1, Jakub Moder wyrównuje. Naprawdę też fajny transfer Polaka, fajnie mieć Polaka w serii czasami. Jakub Moder, jak Kamińskiego, Werderze, Brema. Szkoda, że Werderu Brema nie dokończy tej kary. Bardzo żałuję, że tak się potoczyły te losy niektórych serii w FIFA 22 na moim kanale. Dlatego w FIFA 23 chcę lepiej to prowadzić, żeby nie doszło do takiej sytuacji, że czegoś nie dokończę. Kolejna akcja, Chelsea, Pulisic, lewa strona boiska, Pulisic, podaje do Niehaus. No i bardzo szybko tracimy ten remis. Mason Mount 1-2, niestety przegrywamy znowu. No i robi się ciekawie. Nie, to Havertz, myślałem, że to Mount. 2-1. Druga połowa, Hakim Ziyech opanował piłkę. Alvarez, Havertz, Kai Havertz, co za uderzenie Niemca. No, on jest niemożliwy. 3-1, Kai Havertz. Piękna bramka, naprawdę Kai. No to była bramka epicka. No niestety szkoda, że ją tracimy. 3-1. Tuan Zebe odbiera piłkę. Martins do Noah Langa. Lang jeszcze do Bena Bretona. Ten strzela gola kontaktowego. W 62 minucie, więc mamy jeszcze bardzo dużo czasu, by wyrównać ten wynik tego spotkania. Ale kolejna akcja. Chelsea Chilwell do Saint-Maximin. A uwielbiam Alexa Saint-Maximin. Alana Maximin do Cowella. Niestety Cady Cowell. Proszę, znajoma twarz z Werderu Brema. Choć może Werderem Brema bym skoczył kiedy symulując ją, ale jolo, zobaczymy. 4-1. 3-2 przegrywamy z Chelsea. W Lidze Mistrzów jesteśmy w półfinale. No i następny odcinek zapowiada się bardzo ciekawie, bo będę chciał
zakończyć nim sezon. Myślę, że pojawi się we wtorek, bo poniedziałek mam wolne. Zaczniemy od meczu z Manchesterem. Mamy tyle samo punktów co Chelsea, ale mamy więcej goli straconych, więcej strzelonych, no ale... Bilans bramkowy chyba z Chelsea mamy gorszy w tym sezonie. I... No i co? Następny odcinek zapowiada się bardzo ciekawie. Manchester City w lidze i w lidze mistrzów. No będzie ciekawie. Mam nadzieję, że wam ten odcinek się spodobał. Następny odcinek zapowiada się naprawdę emocjonująco, bo powalczymy o mistrzostwo. Albo wygramy, albo kończymy karierę bez mistrzostwa. Będzie wielka szkoda, no ale tak bywa czasami. Cole Palmer, nie wiem co chciałem powiedzieć, no ale mam nadzieję, że następny odcinek będę już wiedział, że wygra mistrzostwo, a wy będziecie czekać. Bardzo wam dziękuję za obejrzenie tego materiału. Zostawcie łapkę. Na razie, piąteczka.